Jakiś czas temu firma Epic Games wypuściła swoje krzesło wraz z Secret Labem. Wtedy mówiłem wam, że no nie wiem, kto kupuje takie krzesła, ponieważ jest ono bardzo drogie. Tutaj muszę się przyznać do tego, że wtedy was skłamałem i sam je kupiłem. Kosztowało mnie ono 3,5 tysiąca złotych, także w dzisiejszym odcinku wam je pokażę. I oczywiście postaram się wygrać swoją pierwszą grę na oryginalnym Fortnite'owym krześle. Słuchajcie, jestem w połowie nagrywania tego odcinka, ale stwierdziłem, że muszę wam to pokazać na samym początku. Mamy tutaj coś takiego, więc oglądajcie odcinek do samego końca, to pokażę wam, co jest w tym zrzucie. Jak możecie zobaczyć, fotel już jest z nami. Przyszedł mi on bodajże po 2 dniach i nie ukrywam, że wydałem na niego masę pieniędzy. Nie mówcie nic Ewelinie. No i oczywiście widzowie, jeśli chcecie kolejne szalone zakupy, tak jak właśnie do krzesło, no to pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i oczywiście przypominam o kodzie Ewela. Specjalnie odpowiem go ze ściany, więc go wpiszcie, dobra? Bo będę go musiał jeszcze raz przemontować. Także przechodzimy do otworzenia tej paczki. Ta paczka jest mega duża, ale mam coś fajnego. Mam taki mały pilocik i chyba to będzie w dół. Tak, jest w dół. W sumie ta paczka jest taka duża, że musiałem kamerę poszerzyć. I słuchajcie, przechodzimy do openingu. Trzeba to ładnie otworzyć, ponieważ jeszcze nie wiem, co z tym krzesłem zrobię. Czy będę na nim siedział, czy może komuś rozdamy. To by też nie było głupie. Także ja przyniosłem sobie tutaj coś do otworzenia tego wszystkiego. I słuchajcie, ogółem to krzesło jest zrobione we współpracy Epica oraz Secret Labu. Czyli jest to oryginalne krzesło. Nie jakieś takie, że ktoś tam sobie coś namalował. Tylko jest to totalnie zrobione tak. I dzisiaj w ogóle wam pokażę, co jest w tej paczce. Także otwieramy i jak możecie zobaczyć, pierwszą elegancką rzeczą jest taki, można powiedzieć, blueprint. Jest to zrobione na podstawie tego, tak jakby, takiej mapki, że się ma ołówek i mapkę, tak jak w Fortnite'cie. Także coś takiego możemy sobie tu zawiesić. Chociaż nie wiem, czy to wygląda fajnie. Ewana, co ty na to? To nie jest pod krzesłem, żeby jeździć pod mnie. Nie. A właśnie, bo tu jest jeszcze kod do... Tego nie można pokazać, to jest kod do oryginalnej rzeczy. Później wam pokażę, co tu tak naprawdę było. Do Fortnite'a kodzik. Później go wykorzystamy. I mamy, ej, przepięknie to wygląda. Zaraz to wszystko wyjmiemy. Najpierw zagłówek. To też by było fajnie, to fajnie otworzyć. Ej, ooo, zagłówek, zobaczcie. Zagłówek z Secret Labu i od razu potem czuć, że to jest takie porządne. Zobacz, Ewela. To jest welur. Następnie mamy tutaj jakieś ochraniacze na rączki i tak dalej, ale wyciągnę to, co jest najważniejsze. Ej, to jest w jednej części. W ogóle możecie po prostu... A, nie jest w jednej części. Myślałem, że jest w jednej części. Jednak trzeba będzie montować. Ja myślę, że to wyjmę i siądę. Jeśli chodzi o wykonanie tego, jest to potężne. Naprawdę jest potężnie fajnie wykonany. Mega fajna pianeczka. To pokażę wam na samym końcu tego odcinka. Ewela, nie nagrywaj drugiego kadru. Nie wolno. Później wam pokażę. Jest tu jeszcze coś mega świetnego. To jest duże. To jest na mój tyłek. No i siedzenie naprawdę w sam raz na moje siedzenie. Robi wrażenie. Tu jest ten. Na magnesy się to montuje. Ej, tu się na magnesy montuje pokietniki. Ale bajer. To jest siedzenie dla Eweli. Ewelina, masz swój tron w końcu. I to jest coś fajnego. Tutaj kryje się pewna rzecz. Więc tak jak mówię, oglądajcie do końca, bo to otworzymy dopiero później. Ale kozak, patrzcie się na to. No i mega fajnie to wygląda, naprawdę. To nie jest nadrukowane, tylko to jest wszystko naszyte. Więc to się nie zedrze. Także uwaga, odkrywam teraz tył i pokazuję wam, jak on wygląda. Zobaczcie się na to. Mega kozak. Możecie zostawić łapkę w górę teraz dla tego fotela, bo jest naprawdę przepiękny. Teraz tak, otworzyliśmy, teraz kółka, później trzeba coś tu do środka. Pałąk. Proszę bardzo, w takim razie ty będziesz monterką, ja będę dyrektorem do spraw nadzoru. Tylko to trzeba wcisnąć, a tu na tym fotelu nie bardzo się da. Na pewno nie uszkodźmy sobie skóry. Ej, ale naprawdę jeśli chodzi o wykonanie tego wszystkiego, to jest hit. Dobra, tu musi dojść jeszcze niżej, Anna. Ogółem nie ukrywam, że jestem wyczerpany, ale to krzesło składało się bardzo łatwo, ale i szybko moim zdaniem. Szybko, no. Powinę to w 15 minut? No coś takiego, jakieś 15 minut. Patrzcie się na tego biednego, starego bieduszka, który zostanie za chwilę wymieniony na lepszy model. Widzowie, krzesło już złożone, prezentuje się ono dokładnie w ten sposób i teraz zróbmy na tym krześle pierwszego mina. Także, o Jezus, ja siadam. Zarąbiste. To jest kozackie. Oh. Czy będę mógł tutaj spać? Będę mógł, ale brakuje jeszcze jednego. Zapomnieliśmy jeszcze o tej poduszce i wydaje mi się, że ona jest na magnes. Ale czy to jest na pewno prawda? Wygląda na to, że... Co ty gadasz? Ej, chcielibyście zobaczyć teraz miał reakcję. Ja jestem w szoku. Ale tą poduszkę to ja chyba ściągnę, bo mi się czapka tu nie mieści. Także tak prezentuje się nowy fotel w nowej kamerce. Nie ukrywam, że pięknie pasuje on teraz do świateł. Także widzowie, ja siadam i lecimy z grą w Fortnite. Zobaczymy, jak się gra. Czy przekłada się na skilla. No i odbierzemy sobie tą jedną rzecz, którą mamy
w pakiecie. Widzowie, teraz postaramy się wygrać pierwszą grę na nowym krześle. Czy dostaniemy jakiegoś skilla, czy coś takiego, zobaczymy. A ze mną jest Zakrzak, także siema, siema. Witam, dzień dobry. Także wraz z Zakrzakiem postaramy się wygrać grę. I po tej gierce odbierzemy sobie przedmiot, który mamy gwarantowany za zakup tego fotela. Mam biało. Gościa, jakby co? Leży. Ucie. Okay. U mnie u góry się strzelają na pewno. To jest całkiem ostro. U mnie się będzie palił. Biało. Dostał, 15. Ja do ciebie idę szybko. No, ucieka, ucieka, twój ucieka. Dobra, leży. Elegancko. Podpaliłem gościa. O, jest na mnie. Biało. Zero, leży. No, jeszcze jeden. Brawo. Ja się podleczę. Na sobie, przy mnie. Leży. Nice. No, na nowym fotelu to powinno iść gładko z nimi. Tak. Kiedyś się mówiło, że jak ktoś cię pokonywał, to ma lepszy fotel gamingowy, więc no teraz ty masz chyba najlepszy, to będziesz każdego pokonywał. O, bocik. Siema. Hello. Ale on mnie ograł, ten bot. O, jest gość. Dostał. Hello. Wow, ale ci gwizdnął. Maców. Nice. Ty go zjunkriftowałeś chyba. Tutaj ziomek ogarniał, naprawdę. Biało. Nice. Aha. Już idę. Zero. Ten na dole. Troszkę dostałem. A oni się... Bandażują się. Oj. No. Mocno dostał. Nice. Leży, leży, leży. Pięknie. Nie biegnie. I leży. O, z nice. Okej. Okay. A widzę faktycznie. Chyba dobrze. Wow, wow. Dobra, leży, leży. Chodź, chodź, Renegady Riderka chyba. Co ty gadasz? Okej. Okay. Dobra, mamy go. Nice. Dzięki. Widzowie, tak jak mówię, no to krzesło chyba dodaje skilla, bo no 6 killi nie jest źle. Dobity od razu, został nam jeden u góry. Dobra. 24. Dostał. Dobra, zejdźmy na dół. Ja też tak się średnio orientuję. Wiem na pewno, że ten gość na trzeciego mamy strzela. Cię. Słuchajcie, ja tak jak mówię, no to jest wszystko krzesło. To 15 fragów razem. No i bajka. Tak jest. Okej, ja jestem teraz w Epiku i wejdziemy sobie tutaj i odbierzemy właśnie zrealizuj kod. Mam nadzieję, że ten kod będzie mi działał. W ogóle muszę się jeszcze zastanowić, co z tą poduszką, która miała być do tego. Okej, mamy tutaj odbierz swój produkt, proszę bardzo. I powinniśmy teraz wejść do gry, no i zobaczyć to w grze. Także widzowie, jak możecie zobaczyć, otrzymałem tutaj podarunek. I taki podarunek jest w tym krześle. No wiadomo, nie jest to coś wielkiego, ale zawsze coś. Otwieramy jedno, otwieramy drugie. Otwieramy, no nie. Naprawdę? Tu są kółka? A coś tam jeszcze na dole będzie? Podłokietniki? Halo, ja myślałem, że tu będzie coś fajnego, w sensie coś Fortnite'owego. A tu są kółka i podłokietniki.